Polska należy do najbardziej tolerancyjnych krajów. Zobaczymy, jak tam... Żonglerka panu idzie. Ale ze sznurkami, dlatego że są bardzo wygodne w lecie. To nie mam wątpliwości, że Beata Szydło była lepszym premierem. Bajki przeszkadzają w rozwoju dzieci. Czy pan chciałby na przykład zmierzyć się z kimś, z jakimś innym politykiem w formule MMA? Kamil Szewczyk. Piotr Lekszycki. To jest program Politycy od Kuchni. Jesteśmy u europosła Solidarnej Polski Patryka Jakiego. Oj, będzie się działo! Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Proszę, proszę, proszę panowie. Zapraszamy. Słynne spodnie podejrzewane, że od dresu okazały się... Zupełnie nie. Eleganckie całkiem. A no to dobrze, że pan tak to interpretuje. Zresztą taka jest teraz moda, nie ja ją wymyśliłem. Wszystkie największe salony modowe na świecie mają teraz w swojej ofercie garniturowe spodnie na lato, ale ze sznurkami, dlatego że są bardzo wygodne w lecie. No i wiadomo, że muszą być jasne. Czyli dementuje pan jednoznacznie, że to nie są dresy. Nie, no to jest... nie ma co dementować, tylko po prostu jest... Widać, no. To widać. No, może tam niektórzy wiadomo, że mamy... ale to zaraz, ale mamy też tych wielu naszych posłów, takich, którzy by chcieli jeszcze... którzy chodzą w garniturach z lat 70. poprzedniego wieku. No, czyli pan się tak interesuje modą? Nic nie poradzę. No trochę się staram, wypadałoby. Tu jest salon. Miejsce dzienne naszego życia codziennego. I to jest tak, że no tutaj mamy taką kanapę, tutaj najczęściej bawimy się dziećmi, rysujemy, czytamy. Tutaj są książeczki takie ulubione dla dwójki dzieci. Radek interesuje się bardzo teraz zwierzątkami, no to tutaj są jego książki, Psi Patrol oczywiście. Czyta pan jakąś ulubioną Tak, czytam, mamy Franklina. Tak to wygląda, mały kominek, ale i tak nie wolno z niego korzystać. I tak nie wolno z niego korzystać, bo Trzaskowski zakazał. A tu kuchenkę, tak, obydwoje gotują razem, tak. Obydwoje sobie razem gotują. Jak to jest? Czy był pan dresiarzem, czy nie? O polskim dresiarzem. Nie, to są oczywiście jakieś takie... to jest taka charakterystyczna goebbelsowska metoda, to znaczy, jeżeli nie potrafisz dyskutować z treścią, to zaatakuj formę. No i to no i tak konsekwentnie nasi przeciwnicy robią. Ale oczywiście nawiązuje to do tego, że mieszkałem w bloku. No rzeczywiście, ja się tam nie należałem do jakiejś bogatej rodziny. Nie wstydzi się pan? Nie, absolutnie się nie wstydzę, że mieszkałem w bloku, nie gdzieś tam jakiejś, prawda, willi w miasteczku Wilanów. No tak nie było, ale nie mam z tym żadnego problemu. To jest tak, że uważam, że no Polska się już na tyle zmieniła, że każdy ma prawo zostać politykiem, każdy ma prawo, kto dostanie legitymację od ludzi, bez względu na to, skąd pochodzi, ma prawo współrządzić krajem. To jest coś, czego może nasze elity warszawskie nie są w stanie zrozumieć, no ale tak jest. No to jest gabinet mojej żony, ona tu się uczy z dziećmi, szczególnie pracuje z Radkiem, tu jak Państwo widzicie jest globus, pokazujemy jak wygląda świat, taki w nowoczesnej formie. Macie jakieś marzenia, które miejsce odwiedzić na globusie? No wiadomo, że nasze dzieci to najbardziej lubią tam, gdzie jest morze, dlatego tu widzą, oni już wiedzą, że gdzie morze, już jak najwięcej być nad morzem, no ale to pewnie przyjdzie czas, że to odróżnienie będzie większe. Natomiast no, Radek już potrafi pokazać, gdzie jest Europa, Ameryka, jaka jest różnica. Interesuje się. Tak, interesuje się geografią. Dużo pan czasu poświęca właśnie na naukę, edukację dzieci. Tutaj odrywa pan lekcje. Ja się staram, chociaż uczciwie muszę powiedzieć, że żona bardziej. Żona bardziej oczywiście zajmuje się dziećmi. Nauką szczególnie syna, dlatego że ona jest specjalnie w tym wykształcona, kończyła specjalne studia w tym zakresie. Dlatego przygotowuje syna do szkoły. Czy w Solidarnej Polsce są osoby homoseksualne? Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale gdyby były, to by mi to nie przeszkadzało, bo to nie jest, oczywiście problemem nie jest samo. Problemem w ogóle w tej dyskusji o LGBT nie jest oczywiście to, że ktoś należy do mniejszości seksualnych. To w ogóle w Polsce nigdy nie był żaden problem. Polska należała i należy do dzisiaj do jednych z najbardziej tolerancyjnych krajów. Ale gdzie się zaczyna problem? Problem zaczyna się wtedy, kiedy te osoby, znaczy przedstawiciele tego grona, bo ono też nie jest jednolite, próbują na przykład wmówić naszym dzieciom, czy narzucić, czy wszystkim, na przykład to, że płeć jest kwestią relatywną i jest konsekwencją, jak oni to mówią,
zmian kulturowych, a nie jest kwestią biologiczną. No to jest dla mnie tak śmieszne i to jest taki absurd, że zmuszanie do tego, wymuszanie na społeczeństwie tego, żeby tak myślało, żeby każde dziecko, nawet bez zgody rodzica, mogło sobie zmienić płeć. Jak to się dzieje już w niektórych państwach, to jest po prostu nie do pomyślenia. Ale czasem idą za tym różne dramaty. Rzeczywiście są przypadki, gdzie no, przykładowo Anna Grodzka, która była w Sejmie, że no, rzeczywiście się czują w tym swoim... Nie czuła się dobrze w swojej płci. Tak, tak. No i to jak pan są to takie, no to jest tak, trzeba trudno z tym dyskutować, no bo to tak jest. No to znaczy, tak jest, ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś sobie chce w taki sposób szkodzić, jest dorosły i świadomy i tak dalej, to proszę bardzo. Natomiast ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, że jest cała machina propagandowa, która na przykład zachęca do tego dzieci. I na przykład dzieciom się tłumaczy, że jeżeli masz jakiś problem, a nastolatki, dzieci mogą mieć różne problemy, to najczęściej jest związane z twoją płcią. I nagle się okazuje, że tam, gdzie jest jakby więcej tej propagandy, to jest więcej zmiany płci, której potem rodzice żałują. A przecież pierwszy taki przypadek tych największych propagandistów skończył się tym, że dwójka dzieci, to jest ten chyba słynny eksperyment doktora Moniego, tak on się nazywał, Moniego, tak? Money, tak on się chyba nazywał, skończył się tym, że dziecko, na którym wymuszono zmianę płci, jedno popełniło samobójstwo. Dlatego to jest tak, że to trzeba widzieć też tą z drugą stronę medalu, ale w każdym razie jest coś takiego jak porządek moralny, jest coś takiego wypracowany przez tysiące lat cywilizacji, jest coś takiego jak zdrowy rozsądek, jest coś takiego jak nauka. Człowiek rodzi się z płcią biologiczną, a to nie jest tak, że kultura zmienia płeć. To po prostu jest jakiś kompletny absurd, z którym my walczymy. Tak samo jak walczymy z takim prezentowaniem, obsesyjnym prezentowaniem na gości, na przykład na tych wszystkich marszach, prawda? Bo to jest jakby prawdziwy problem, że się dzieciom pokazuje taką nagość, wulgarność seksualną, na którą widać na tych wszystkich marszach, a nie to, że ktoś z mniejszości seksualnej chce być tolerowany, bo uważam, że w Polsce Polska należy do najbardziej tolerancyjnych krajów. Wy rządzicie, dlaczego nie wprowadzicie związków partnerskich, skoro jesteśmy tolerancyjni? No bo to jest taki, dlatego, że to jest taki, przecież oni sami to określają, że to ma być pierwszy krok do wprowadzenia związków tej samej płci, które miały być traktowane na równi z rodziną i adopcji dzieci. I jakby to jest problem. Problemem nie jest to, że na przykład ktoś ze sobą, osoby tej samej płci ze sobą żyją, bo dzisiaj wszystko są w stanie załatwić na zasadzie umów cywilnoprawnych. Problem... Ale jest to też uciążliwe z tego, co... Małżeństwo, które tradycyjna rodzina, która musi podpisywać różne ugody, ma rozdzielność majątkową, proszę mi wierzyć, też w niektórych przypadkach jest to uciążliwe, ale wystarczy napisać to i wszystkie sądy to tolerują. Panie ministrze, czym się różni właśnie wychowanie dziecka, właśnie tak jak pana Radek zespołem Downa, od dziecka zdrowego, bo ma pan teraz córkę. Jak wygląda różnica właśnie, na co trzeba zwrócić uwagę szczególną? No różnic jest trochę, to znaczy no, pierwsza różnica to jest oczywiście jakby kwestia napięcia mięśniowego, które jest charakterystyczne dla dzieci z zespołem Downa, to znaczy trzeba z nimi dużo chodzić, trzeba je rehabilitować. No i plus oczywiście no, to jest tak, że jest tradycyjny problem z wymową i on jest obiektywny dla dzieci z zespołem Downa, dlatego że poprzez mniejsze napięcie mięśniowe mają naturalne problemy z... Znaczy powiedzenie czegokolwiek jest dla nich 7 razy trudniejsze niż dla nas. Dlatego to trzeba ciągle nad tym pracować. Natomiast bardzo wiele potrafią pokazać, bardzo wiele potrafią narysować i dużo rozumieją. Problem jest tylko jakby z wymową. No i dlatego moja żona często pracuje nad wymową Radka, stosując jakby narzędzia, bo ona interesuje się bardzo, jak to na świecie się też dzieje, dlatego ma tutaj specjalne książki o przyrządowaniu, jak sobie z tym poradzić. A był pan kibolem? Nie, nigdy nie byłem kibolem, natomiast byłem kibicem i jestem kibicem. To jest tak, że jestem rzeczywiście kibicem. Piłka nożna, grałem w piłkę i rzeczywiście piłka nożna to jest coś, co z krwi nigdy nie wychodzi. No i trzymamy kciuki. Teraz oczywiście bardzo trzymam kciuki za polską reprezentację w Katarze, dlatego że to jest no, ostatni moment tego pokolenia naszych piłkarzy. Najlepsze pokolenie piłkarzy od kiedy... To jest najlepsze pokolenie polskich piłkarzy, od kiedy ja mam świadomość, to znaczy... I to pokolenie nigdy nie miało możliwości pokazania w pełni swoich możliwości, dlatego że mieliśmy problemy z trenerami, którzy nie znaleźliśmy do tej pory selekcjonera, który potrafił pokazać wszystko,
wycisnąć wszystko z tych piłkarzy. Mhm. Jestem zaskoczony, że panowie chcą zobaczyć lodówkę, dlatego tu nie sprzątałem, ale... Stały punkt programu. Staramy się, żeby nabiał był w jednym miejscu jak mięso, w jednym miejscu jogurty na górze, dużo warzyw. To jest dla nas. Nie, majonez kielecki jest najbardziej zdrowy i to polski, zresztą bardzo serdecznie polecam. Jedyny polski majonez 100%. No tak mięsa, to wygląda. Mięsa raczej nie mam. Mamy. Mięso jemy. Akurat tu jest mięso, to są parówki. Dlatego staramy się, raczej preferujemy zdrowe jedzenie, ale to wiadomo, że to różnie bywa. A wypieki jakieś różnie robicie? Różnie bywa. Nie, ciast nie jemy w ogóle, cukru praktycznie nie jemy. To staramy się, staramy się ograniczać bardzo cukier. Zaczynał pan w Forum Młodych PiS, prawda? Później była Platforma na chwilę i później znowu PiS. Skąd ta zmiana barw, że tak powiem? To Platforma jest tak często wypominana. No ale to Platforma wtedy, kiedy ja należałem do Platformy, to ona była wtedy bardziej PiS-em niż ktoś sobie jest w stanie wyobrazić, dlatego że to wtedy to było tak, że myśmy mieli wspólne listy PiS-u i Platformy i wszędzie tak było, jeżeli był popis. Ale rozczarowała pana Platforma, rozumiem, tak? Znaczy wtedy Platforma, ta Platforma, która wtedy była, która chciała szarpnięcia cuglami, która, Gazeta Wyborcza najbardziej, trudno sobie się wyobrazić, ale Gazeta Wyborcza najbardziej nienawidziła wtedy Platformy, a nie PiS-u. To mało kto pamięta wtedy. Dlatego to była partia taka, która chciała bardzo głębokich reform, chciała zrobić porządek z tą oligarchiczną trzecią RPE, czyli dokładnie to, co dzisiaj robi PiS. I wtedy mi się to bardzo podobało. Ja należałem do tej frakcji Rokity, który bardzo mocno postulował o reformy w państwie. Natomiast odszedłem razem z nim. To znaczy, kiedy wywalano konserwatystów i zmieniano profil tej partii, to ja tam już nie miałem czego szukać. Mało kto tego pamięta, ale kiedyś był taki okres, że nasze listy były wspólne. Tak. I nic z tego nie wyszło później. Tak. Miał być ten popis wielki z premierem z Krakowa. Tak. Tu, co tu mamy, panie ministrze? No to tu jest łazienka po prostu, to nic wielkiego. Pomaga pan, żeby sprzątać? Pomagam, chociaż wiem, że wychodzi to różnie, no ale tak to wygląda, nic nadzwyczajnego. Elegancko. Tak. Łazienka. A co by pan powiedział właśnie rodzicom, gdy się dowiaduje, bo często jest tak, że ktoś się dowiaduje, że będzie miał dziecko z zespołem Downa i się załamują tacy rodzice. To nie mają się czym, absolutnie nie mają się czym załamywać, w tym sensie, że oczywiście jest inaczej, natomiast nie ma tragedii, jeżeli poświęci się temu dziecku dużo czasu, poświęci się dużo miłości, to dziecko wszystko odda. Co więcej, my widzimy, że nasi rówieśnicy bardzo często mają więcej problemów z dziećmi pełnosprawnymi. Jak sobie radzi Radek? Dobrze sobie radzi, bo to jest jego ostatni rok w przedszkolu i, no, i jest przyjęty do szkoły, no i zobaczymy, no pracujemy nad tym. Nie wszystkie dzieci z zespołem Downa idą do szkoły pełnometrażowej, że tak powiem, no, ale nam się udało i w tym sensie teraz przygotowujemy go do tego pierwszego roku i zobaczymy, jak to będzie. Tutaj możemy teraz wyjść na taki malutki ogródek, który mamy. To jest miejsce, gdzie sobie siedzimy. Tu jest trampolina. Trudno było wejść do polityki takiemu chłopakowi z blokowiska, tak? No trudno było wejść do polityki, natomiast to wszystko zaczęło się od mojej pasji też do sportu, dlatego że pamiętam, że to zaczynało się od tego, że miałem w moich czasach boisko na dużym osiedlu, było tylko żwirowe. No, i za każdym razem, kiedy graliśmy w piłkę, upadaliśmy, to dzisiaj gdzieś jeszcze jakieś blizny mam na nogach od tego żwiru. No i się tak pytałem, a jak to można zmienić? No i wszyscy mówili, że to politycy tu podejmują decyzję. Zaczęło się od boiska. Tak, zaczęło się od boiska. To politycy podejmują decyzję. No i się uparłem i zostałem radnym, jak miałem 20 lat. Chyba do dzisiaj najmłodszym w historii miasta. I pierwszą rzecz, którą zrobiłem z tym radnym, to jest to boisko. I do dzisiaj jest to boisko, które na tym jednym z największych polskich osiedli, które ma oświetlenie, także w nocy można na nim grać wieczorem. Czy boisko jakiego? Tak. Znaczy tak nigdy nie chciałem, znaczy to nie jest boisko dla mnie, ale... to była taka pierwsza... Tak, to była motywacja. Sprawa, którą pan załatwił. Tylko poczuł pan sprawczość. Tak, taka motywacja. Chciałem to zmienić, no bo nikt tego nie zmieniał, na tym żwirze dzieci się po prostu wywalały. To były takie czasy, że naprawdę w ogóle ciężko było się dostać na boisko, nawet to żwirowe. Dzisiaj mi jest przykro, jak widzę, ile boisk jest i one stoją puste często. No i tu jest ta część kuchenna. Tu mamy takie książki do gotowania, trochę
trochę mamy zieleni. Ekspres do kawy, dlatego że my jesteśmy kawoszami razem z żoną, to bardzo dużo kawy pijemy. Zdarza mi się, chociaż ja nie jestem wybitnym kucharzem, ale spokojnie jestem w stanie przygotować jakieś takie podstawowe śniadanie, garnek podstawowy soliny. Obiad. To akurat dorosło, żona gotowała wczoraj. To jeszcze zostało, tak. No tak, na parę dni robimy. Chciałby pan stanąć w szranki w wyborach prezydenckich, ale nie tym razem w Warszawie, ale w Polsce, ogólnokrajowe. Mam do tego, bardzo spokojnie do tego podchodzę. Dla mnie ważne jest to przede wszystkim, żeby kandydat Zjednoczonej Prawicy to był kandydat taki prawdziwie prawicowy. Jeżeli to będzie ktoś jak Beata Szydło, czy na przykład profesor Andrzej Nowak, to ja bardzo chętnie... Też oczywiście, gdyby to były takie osoby, to ja bardzo chętnie zasiądę w sztabie i będę pomagał, ale dla mnie jest bardzo ważne to, żeby to była osoba, która jest prawdziwie prawicowa, znaczy prawdziwie konserwatywna, można powiedzieć inaczej, prawdziwie propaństwowa. I dla Oli takie tablica do rysowania. To ja razem rysujemy. A planuje pan więcej dzieci? No, jeżeli pan Bóg pozwoli. Czemu nie? To czemu nie? Tak. A czy ktoś taki jak Andrzej Duda? Nie. No ja bym już drugi raz go nie poparł, ale całe szczęście już nie będzie startował. Jak pan ocenia jego prezydenturę? Tak pokrótce, jak pan powiedział. Uważam, że efekty jego pracy będą kontrowersyjne i przyjdzie czas, żeby je oceniać. To nie jest dobry moment, żeby je oceniać. Natomiast no, z całą pewnością Trzaskowskiego byłaby gorsza. No to w tym sensie to trzeba sobie... Tak, ale jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany, tak. A z drugiej strony, jak mówi pan o tym kandydacie prawicowym, no ale to jak walczyć o centrum? Jak ktoś będzie mocno prawicowy? No to trzeba się, właśnie to jest kwestia zrozumienia naszych polityków, żeby wiedzieli, że, że polityka nie polega na tym, że patrzy się, co ludzie myślą w sondażach, w jakichś uproszczonych pytaniach i się do tego tempo dostosowuje, tylko polityk sam powinien wiedzieć, co jest dobre dla państwa i powinien się nauczyć do tego przekonywać. Bo jeżeli polityk będzie miał do czegoś przekonania, będzie robił coś wbrew sobie, tylko dlatego, że ktoś mu pokaże jakiś sondaż, to takich polityków nie potrzebuje Polska w tak szczególnie trudnych czasach. Pan ma jeszcze jakieś ambicje po europodsumowaniu? Chciałby pan znowu do krajowej polityki wejść, czy raczej Bruksela się podoba? No mnie interesuje sprawczość, dlatego jeżeli nie pieniądze, to znaczy jeżeli by się pojawiła dobra oferta, która dałaby więcej sprawczości, no to ja bym zostawił ten europarlament na pensję tam 10 razy mniejszą. Natomiast no tak miało być w Warszawie. No w Warszawie bym zarabiał 10 razy mniej, ale byłaby sprawczość. Ale muszę też podkreślić, że Unia Europejska się zmienia i w tej chwili jest... W tej chwili w Parlamencie Europejskim ja czuję sprawczość. Znaczy kiedyś to było miejsce naprawdę do emerytury politycznej, a dzisiaj to 90% prawa w Polsce to przychodzi stamtąd. I to jest tak, że tam posłowie realnie biorą udział w tym tworzeniu tego prawa, jeżeli chcą. I w tym sensie nawet to jest, ten Parlament Europejski nawet daje więcej możliwości zwykłemu posłowi niż Parlament Polski. Trampolina troszeczkę przypomina oktagon, w którym toczą się walki MMA. Prawda, to prawda. Czy pan chciałby na przykład zmierzyć się z jakimś innym politykiem w formule MMA? Na pewno nie, natomiast pewnie gdybym miał wybierać, to wybrałbym jakiegoś polityka i to z tej samej góry rosyjskiego, który urządził Ukraińcom to, co widzimy, prawda? Dlatego jak już trzeba było wybierać, ale generalnie to niech zawodowcy. No, a to jest oczywiście Chełmoński i nasze bociany. Zakładam, że to jest pokaz pięknej Polski i naszych kresów. Bardzo charakterystyczny, zresztą to jest jakby część jego takiej pokazywania naszej przyrody. Tak jak opisywał ją Raymond na przykład w Chłopach, był właśnie bardzo charakterystyczny dla tego malarza. No i to oczywiście, że to są takie części, które są już często zapomniane dzisiaj, kiedy kresy są już częścią Ukrainy, to tym bardziej uważam, że te obrazy zyskują na wartości. Zapytamy pana o KPO, Krajowy Plan Odbudowy. Jak pan to ocenia? O kamienie milowe i to, że się polski rząd zgodził na KPO w zamian za, no właśnie, rezygnację z pewnych...
To znaczy tak, jeżeli chodzi o KPO, no to oczywiście to jest dobrze, że on jest zatwierdzony, natomiast no pewne kamienie milowe to są, no nie ukrywajmy, są kamienie na szyję. Nie wszystkie, no ale niektóre kamienie milowe to takie na przykład jak dodatkowe podatki dla właścicieli samochodów dieslowych i benzynowych i próba zmuszenia wszystkich, żeby kupowali samochody elektryczne. I to jest po prostu wizja stworzenia świata, gdzie tylko bogaci, tylko najbogatsi będą mogli posługiwać się transportem, dlatego że samolot emituje więcej, prawda? Znaczy jest gorszy dla środowiska, ale nikt go nie zakazuje, bo najbogaci latają samolotem, prawda? I to jest tak, że oni chcą stworzyć świat, gdzie ludzi średnio ludzi biednych i średnio zarabiających nie będzie stać na zakup samochodu, będzie musiał się poruszać transportem zbiorowym. Natomiast najbogatszy zawsze sobie kupi samochód elektryczny, bo kosztuje 300 tysięcy, bogatszy zawsze sobie poleci samolotem do Chorwacji. Wykluczenie biednych. Lecz nie, to jest w ogóle cały taki system, który sprawi, że z wolności będą mogli korzystać tylko najbogaci, a biedniejsi nie będą mogli, no bo pewnie każdy by chciał mieć samochód elektryczny, ale kogoś się stać na to, prawda? To całe szaleństwo to jest coś, na co uważam, że Polska nie powinna się godzić. Musimy dbać o naszych obywateli. To nie jest tak, że transportem zbiorowym wszędzie się dojedzie. No nie wiem, starsza osoba dojedzie w niedzielę w małej miejscowości transportem zbiorowym do kościoła. Albo na przykład, nie wiem, dziecko zabierze na rehabilitację wszędzie. Nie da się. Nie wszędzie dojeżdża transport zbiorowy, nie wszędzie jest jakby dobrze połączony. No ale bogaty zawsze sobie poradzi, a biednego to wykluczy. A tu mamy też jakiś obraz? A tutaj dzieci trenują. Tutaj Radek trenuje rękę. Mhm. To znaczy, bo on ma obniżone napięcie, jak już mówiłem, to znaczy on trenuje rączkę. No bo może kiedyś jak Chełmoński będzie próba. I trenuje, żeby prosto rysować, malować linię. To jest takie ćwiczenie, które specjaliści proponują. A córka panu ścian nie maluje? Na razie nie, całe szczęście. Mam nadzieję, że jej to nie przyjdzie do głowy. Jest pan zwolennikiem kary śmierci. Dlaczego? Tak, jestem zwolennikiem kary śmierci, dlatego że uważam, że są pewne kategorie zbrodni, dla których sprawiedliwą karą jest tylko kara śmierci. Po drugie, taka kara pełni jednak czynnik prewencyjny, to znaczy pełni czynnik odstraszający. Ona oczywiście powinna być wyjątkiem, ale uważam, że są takie przestępstwa, gdzie ta kara powinna być stosowana. Zresztą jak widzę niektóre zbrodnie na Ukrainie popełniane bezwzględnie na ludobójstwa, to uważam, że tam jedyną sprawiedliwą karą byłaby kara śmierci, ale oczywiście po sprawiedliwym procesie. Tutaj sobie siedzimy, gry to praktycznie nie gramy, ale sobie rysujemy, czytamy i bajkę to dziecko ma, Ola nie ogląda w ogóle, bo jeszcze nie może do 2 lat, natomiast Radek ma godzinę dziennie tylko. A, to rygor jest jednak. To tak, bajki okay. Przeszkadzają w rozwoju dzieci, to godzina dziennie i tu starczy. Tu mamy też rozumiem jakieś... Tak, no to są do rehabilitacji, ćwiczenia i tutaj taka tablica, gdzie sobie wspólnie rysujemy. Jak pan widzi wybory? No, one odbędą się najpewniej na jesieni przyszłego roku, prawda? Wybory parlamentarne. Boi się pan, że przegracie? Nie przegracie? Jak pan to widzi? No, tylko głupiec się nie boi. Może wam zaszkodzić. To prawda, natomiast z drugiej strony... drożyzna, inflacja... Polacy są mądrzy i zadają sobie pytanie, czy gdyby rządzili specjaliści typu Szczerba i Leszczyna, to czy tej inflacji by nie było? No uważam, że i potrafią sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego no my robimy co w naszej mocy, żeby było lepiej, ale trzeba pamiętać, że ogromna część tej inflacji to są czynniki po prostu obiektywne, z którymi żaden rząd by nic nie zrobił. Takie jak wojna, takie jak to wszystko, te konsekwencje COVID-u, no ale jest są rzeczy takie, na przykład jak to szaleństwo zielonej polityki Unii Europejskiej. Beata Szydło czy Mateusz Morawiecki? Kto jest lepszym premierem? A tu nie mam wątpliwości, że Beata Szydło była lepszym premierem. A to wystarczy spojrzeć na średnią badań sondażowych, wystarczy zobaczyć na to, jak wszyscy byliśmy wtedy lepszą drużyną, mniej sporów, mniej kłótni. No ale oczywiście dalej razem pracujemy, teraz razem pracujemy w Parlamencie Europejskim. Uważam, że dalej pani premier jest pewnym zasobem do wykorzystania. Pójdziecie z PiS razem, czy oddzielnie? To jest plan A dla nas. No chyba, że PiS nie będzie nas chciał. Ale a plan B? Jeśli nie wyjdzie, to jaki jest plan B? No to będziemy z tymi politykami, którzy nieraz sobie radzili. Ale z Konfederacją na przykład, myśli pan, że z Konfederacją Solidarna Polska mogłaby pójść na wybory? Myślę, że to by było bardzo trudne. Raczej,
raczej startowali. Myślę, że raczej startowalibyśmy, myślelibyśmy o innym starcie. Natomiast no, mówię, być może samodzielnym, być może szukalibyśmy czegoś jeszcze, ale raczej dla nas pierwszym wyjściem jest startowanie z PiS-em. Pan często krytykuje instytucje europejskie, Unię Europejską. Może nadszedł już ten moment, że po prostu trzeba powiedzieć wóz albo przewóz, może wyjść z Unii. Na razie musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby tą Unię zmienić. Ta sytuacja z wojną na Ukrainie w ogóle zmieniła sytuację. Gdyby udało się wprowadzić Ukrainę do Unii Europejskiej, co do czego jestem sceptyczny, no ale musimy walczyć o to, to by również zmieniło wektory, szczególnie jeżeli chodzi o głosowanie w Radzie, które jest dla nas tak kluczowe. Dlatego na razie Polska niech walczy o zmianę Europy, dlatego że Polska zawsze była bardzo ważną częścią tego kontynentu. I kiedy byłby taki moment, że już no nieprzekraczalny, że trzeba wyjść z tej Unii? Co musiałaby ta Unia zrobić? No musiałaby doprowadzić zmianę traktatu, którą chce zrobić na przykład. Tak? To znaczy, jeżeli by doszło do zmiany traktatu, gdzie Polska już w ogóle nie miałaby nic do powiedzenia i wszystkie decyzje by były podejmowane, każdą decyzję Polski dałoby się zmienić, no to wtedy jest taki moment, gdzie trzeba by było się jeszcze raz na to wszystko spojrzeć. To są krzesełka, żeby dzieci mogły gotować i pokażę panom. Tak. Czyli tutaj, dzieci gotują? Tak, że dzieci z nami uczą się gotować. Rano robimy jajecznicę, obydwoje biją jajka, kroją szynkę, dlatego to tak to wygląda. Od najmłodszych lat warto. Od najmłodszych lat się uczą. No i tutaj mam ogródek, tu dzieci rzeczywiście szukają ślimaków, koników polnych, a u nas trochę ich jest. Krzewy, drzewka, tak, krzewka. No staramy się, no o ile jest siły i możliwości. To tak to wygląda. No i tutaj mamy bramkę z piłką. Można ćwiczyć, prawda, z dziećmi. To może zademonstruję pan, jak... Zobaczymy, jak tam... O. Żonglerka panu idzie. No pan nie ma problemów z nadwagą, też pan ćwiczy jakoś sport? Tak. No trzy razy w tygodniu staram się ćwiczyć. Gdzieś zawsze. Albo na siłowni, albo biegam, albo gram w piłkę, albo mam ławeczkę na górze. A z kolegami z Ogarnia Polski pan gra w piłkę? Zdarza mi się też z naszymi posłami w tej naszej reprezentacji. Też zdarzało się. No szczególnie jak byłem tu posłem krajowym, no to graliśmy wtedy w zespole takim ekumenicznym. Sport łączy ludzi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów i czytelników Super Expressu. To był program Politycy od Kuchni. Gościliśmy u europosła Solidarnej Polski Patryka Jakiego. Dziękuję uprzejmie, było bardzo miło. Dzięki. Dziękuję bardzo. Że to jest bardzo ważne. Tam byłby, przepraszam, że ja tak padłem, ale tam to może nie róbmy, bo tam ja nie sprzątałem bałagan, jeżeli mogę pan... Tak to wygląda. Tej ostatniej części nie pokazuję. Brawo. Tak. No chuj, to się obudzi. Generalnie nie patrzymy w kamery, tak? Dobra? Dobra. I za chwilkę już będziemy działać. Poproszę to jeszcze raz. 10, 200. 300. 350, dobra. Kiedyś tyle się żonglowało. Powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej. No bo panowie szukacie takiej fajnej setki po prostu i ten... Czyli tak. Tutaj jest takie miejsce dzienne do... Poczekajcie, przepraszam, jeszcze raz, bo jakoś tak dziwnie... Dobra, no to idziemy, Tak. Powiedz, kiedy jest akcja. Na Wilrzecz Powietrze, tak? No to jest na Wilrzecz Powietrze, tak, no bo to wiadomo, no w Warszawie. Dobra, no. Cięcie, panowie, i teraz... Tak. Może stąd przy tej kuchence, co? No, dobrze. No i tutaj, proszę bardzo. To jest chyba z Lidla. Tak. Chyba, nie, po poważnie. Chyba tak. Chyba tak, czyli jak niemiecka, to zaraz się popsuje. To po prostu jest... Niemiecka jakoś. Tak, czyli tutaj jest piaskownica mała. Czekajcie, stop, mówię to nadepnął. Tak? Ja ci raz robię. A to żółw nadepnął. Czekaj, do kulisów. Jeszcze raz. Pokaż, kto ci nadepnął. To ja. Żółw. Będzie w kulisach. To co, jedziemy? To już o tym żółwiu. Dobra, jeszcze raz żółw szybko. No dobrze, no to i tu mamy...